Może to nie Clastrion, ale jego młodszy brat Evion też daje radę. W końcu posiada on tych samych parametrów młocarnie, tej samej długości wytrząsacze oraz niemalże tej samej powierzchni sita, a największą różnicą jest tu brak dodatkowego bębna wstępnego, nazywanego przez Clast systemem APS. Produkowany w chińskiej fabryce Clasta Evion, pomimo swojego rodowodu, to w dalszym ciągu maszyna, w której czuć ducha większych kombajnów Clast. Jedynie z czym ciężko mi się pogodzić, to brak genialnego Cebisa oraz nieco mniejsza kabina względem Triona czy Lexiona, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego, a powszechnie już wiadomo, że cena czyni cuda. Po więcej na temat tego kombajnu, zapraszam na mój kanał YouTube Mateo780. Zaobserwuj mnie na TikToku, Instagramie, Facebooku i YouTubie po więcej ciekawostek ze świata ciężkiego sprzętu i maszyn.